the mic and make sure it sound right, boy.
sound right, boys. Elegancko, tak jak ja chciałem, papier 180, potem 240 przed samym szlifowaniem. Pewne ubytki w postaci szpachli tutaj wziąłem i ładnie to szpachlowałem, bo deski miały takie pewne łódki i ciężko było je złączyć do końca na maksa, ale przestawka i tak się naprawdę przydała. Teraz wyolejowane takim gruntem i zostawiam na 8 godzin do wyschnięcia. Potem zaciągam lakierem bezbarwnym. Szlifując, nie szlifowałem tych rantów, ponieważ ja jeszcze przed lakierowaniem bez netto ładnie przeszlifuję, żeby lakier miał się z czego złapać. To wtedy ładnie, elegancko, delikatnie ranty sfazuję, żeby się tam gdzieś kurcze nie skaleczy. Jeśli to są ostre krawędzie, sobie przede nie zrobić. Teraz tego nie pokażę, jak będę lakierował. Zrobię już przy oficjalnym pokazaniu, a na tę chwilę zostawiam to. 8 godzin do schnięcia, biorę się za to, czyli warsztat. Sound right, boy.